Może odrobinę muzyki. Mam wielką ochotę posłuchać piosenki. Karolino, czy dasz się przekonać? Panno Mary Bennet, uprzedziła mnie pani. Nie byli sobie nawet przedstawieni. Nie możemy go powstrzymać? Za późno. Panie Darcy, dokonałem niezwykłego odkrycia. Jak mniemam, jest pan bratankiem Lady Katarzyny de Berg z Rosings Park. Mogę pana powiadomić, iż Lady była w doskonałym zdrowiu jeszcze 8 dni temu. Miło to słyszeć. Jak pan się nazywa? William Collins, panie Darcy. Mam zaszczyt. Wystarczy już. Zachwycałaś nas śpiewem wystarczająco długo. Dajmy szansę innym młodym damom. Gdybym miał okazję zaśpiewać, z chęcią zabawiłbym towarzystwo arią. Uważam muzykę za bardzo niewinną rozrywkę, odpowiednią dla duchownego stanu. Perfectly compatible with the profession of a clergyman. Mr. Collins. Pan Collins to taki wrażliwy młody człowiek. Bardzo sobie upodobał Lizzie. Nie mógłby znaleźć lepszej żony. Wolał Jane, ale Bingley go uprzedził. To by było wspaniałe małżeństwo. A pozostałe dziewczęta będą spotykały innych bogatych kawalerów. Denny, przynieś mi wina. Ledwie mogę złapać oddech. Spóźniliście się. Już byłam pewna, że powóz się przewrócił. Dawno się nie widzieliśmy. Jak się masz, Fanny? Bardzo źle, Edwardzie. Nikt nie wie, co ja cierpię z moimi nerwami. Ale ja się nigdy nie skarżę. Wyglądasz bardzo dobrze, Fanny. A przywiozłeś nam jakieś prezenty? Nie zmieniłaś się, Lidio? Co? Nie urosła? We wszystkim poza rozumem. Chodźcie do środka. Musicie się przebrać.
Idziemy do Philipsów dziś wieczór. Bóg wie, że nie mam ochoty biegać tu i tam co wieczór, bo wolałabym siedzieć w domu i leczyć biedne nerwy. Znakomicie, znakomicie. Śliczne dziewczęta, prawda, panie Gardiner? W istocie, sir Williamie. Szczególnie dwie najstarsze. Rzeczywiście, w rzeczy samej, stanowiłyby ozdobę królewskiego dworu. Ale nie zapominajmy o młodszych pannach Bennet. Tak, mają ręce i nogi i są trzema najgłupszymi dziewczętami w Anglii. Napiszesz do mnie, Lizzie? Przez jakiś czas nie będę mogła opuszczać Kentu. Ufam, że będziesz pisać bardzo często. Na pewno. Ojciec i Maria przyjeżdżają do mnie w marcu. Lizzie, obiecaj mi przyjechać z nimi. Będę czekać na ciebie tak samo jak na nich. W takim razie nie mogę odmówić. Przyjadę pod warunkiem, że będę mogła zobaczyć słynny kominek, Grosings Park. Tego raczej nie unikniesz. Charlotte, poprosiłaś ją? Pojedzie z nami do Hunsford? Tak. Świetnie. Nie będę się tak bała Lady Katarzyny, jeśli będziesz z nami, Lizzie. Kim jest ta dziewczyna, która tańczy z panem Wickhamem? Nazywa się Mary King i przyjechała do wuja w Meryton. Nie jest zbyt ładna, prawda? Uroda to nie jedyna cnota, Mario. Właśnie odziedziczyłam 10 tysięcy funtów. To dopiero jest cnota. Współczuję Lizzie, bo nie zasłużyła na to. Wickham pojechał za panną King tylko dla 10 tysięcy funtów. Ktoś mógłby umrzeć i mi zostawić 10 tysięcy funtów. Wszyscy oficerowie kochaliby się we mnie na zabój. Na pewno, Kitty, kochanie, na pewno. Myślisz, że jest ładna, mamo? Wcale nie. Nie umywa się do żadnej z was. Niskie, piegowate stworzenie. Biedny Wickham na pewno cierpi. Przykro się rozstawać, Lizzie. Nie pomyślałaś, jak będzie cię brakować twoim biednym rodzicom. To przyjemność, bez której łatwo bym się obyła, jak dobrze wiesz, ojcze. Ale cieszę się, że znowu zobaczę Charlotte. A co z twoim kuzynem, panem Collinsem? Albo słynną Lady Katarzyną de Burgh? Jako koneserce ludzkiej głupoty powinno ci zależeć na spotkaniu tych rozkosznych okazów. Niektóre rozkosze nie są godne długiej drogi. Tak. Pamiętaj, Lizzie, dopóki ty albo Jane nie wrócicie, nie usłyszę tu dwóch sensownych słów naraz. Będę bardzo tęsknił, kochanie. Już dobrze. Jedź.